Dzień dobry. Historie są ważne, szczególnie w budowaniu marki osobistej, dlatego dziś opowiem Ci swoją historię. Zapraszam. Osoby, które zapisują się do mnie na konsultacje, często wcześniej nie miały ze mną kontaktu. Nie obejrzały żadnych materiałów w social mediach i wcale mnie to nie dziwi, bo zajmuje to czas. Dlatego postanowiłam nagrać to wideo, żeby dać się bliżej poznać i ewentualnie do siebie przekonać. W roku, w którym nagrywam to wideo, kończę 50 lat. Mam tę urodziny dokładnie za sobą, ponieważ dzień moich urodzin to 2 stycznia. W związku z tym moja historia będzie dość długa i mam nadzieję, że to nagranie nie będzie zbyt nudne. Zacznę więc od początku. Urodziłam się w Polsce centralnej pomiędzy Łodzią a Łowiczem, dokładnie 40 mniej więcej kilometrów od Łodzi i tutaj skończyłam szkołę średnią. Zaraz po maturze zdawałam na Akademię Sztuk Pięknych, ponieważ od dziecka wykazywałam talent plastyczny. Niestety nie udało mi się dostać na tą akademię, w związku z tym skończyłam studium nauczycielskie i robiłam również dyplom z plastyki. I choć mój promotor bardzo mnie zachęcał, abym kontynuowała tą drogę, to mnie mocno ciągnęło do biznesu. I choć aktywna zawodowo zostałam już w wieku 20 lat, to równolegle pracując na etacie, studiowałam. Mam licencjat z prawa, skończyłam menedżerskie studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim z zarządzania i marketingu. Większość mojego życia zawodowego była związana z rynkiem nieruchomości i finansów. Może dlatego, że mój tata prowadził do emerytury firmę budowlaną i ten rynek był mi zawsze bardzo bliski. Miałam tutaj również bardzo dużo sukcesów. Gdybym mogła policzyć, to pewnie sprzedałam tysiące mieszkań. Pracując w firmach deweloperskich, zajmowałam się marketingiem i sprzedażą, budowałam oddziały, rekrutowałam ludzi do działów sprzedaży w kilku oddziałach w Polsce. Kiedy zdecydowałam się zostać przedsiębiorcą, a zawsze to było moim marzeniem, kontynuowałam taką samą działalność na własny rachunek. Założyłam własną firmę, więc niekiedy dzwonię do Ciebie i wyświetla się Astona Nieruchomości i Finanse. To jest stara wizytówka mojej firmy. Działalność gospodarczą założyłam w 2005 roku, chociaż ścieżka nieruchomości i finansów nie była moim pierwszym krokiem. Wtedy jeszcze pracowałam równolegle na pół etatu i założyłam swój pierwszy sklep internetowy. Był on totalną porażką. Wtedy urodziłam 2 dziecko, 2 syna i pracowałam do późnej nocy, a sklep internetowy to był obrót ubrankami dla dzieci. Nie mam daru do handlu, szczególnie takimi rzeczami i w związku z tym to doświadczenie nie mogło się udać. Natomiast na rynku nieruchomości odnosiłam sporo sukcesów. Podpisałam kontrakty, mieszkając i pracując wówczas w Łodzi, prowadząc własną firmę z 2 deweloperami. Rok 2012, rok moich 40 urodzin, to był moment, w którym podpisałam bardzo duży kontrakt, który zakończył się totalnym fiaskiem. Po raz pierwszy wtedy trafiłam na kogoś, kto się okazał osobowością psychopatyczną. Nie miałam pojęcia, że tak dużo osób ma taki problem i tak dużo funkcjonuje z sukcesem na rynku biznesu. 2012 rok to był również rok, w którym nastąpiło kilka innych ważnych wydarzeń w moim życiu. Zaczęły się problemy w moim małżeństwie. Dwukrotnie okradziono moje biuro. Przestałam się dogadywać ze swoimi współpracownikami. No i pojawiło się szereg innych z tego tytułu problemów. Ostatecznie moja współpraca z deweloperem, wspomnianym kontrahentem, z osobowością narcystyczną, zakończyła się w sądzie. Od tego czasu przez kolejne 10 lat na mojej drodze stanęło aż 8 osób zaburzonych i toksycznych. Ponieważ miałam to szczęście i trafiłam już na samym początku tej drogi kontaktów z takimi osobami do bardzo profesjonalnego psychoterapeuty,
który przygotował mnie, jak sobie radzić z takimi osobami, dając mi dostęp do swojej biblioteki. Do rozmowy z kontrahentem przygotowywał mnie coachingowo i wtedy po raz pierwszy pojawiło się w mojej głowie hasło pod tytułem coaching. Ostatecznie skończyłam studia podyplomowe z coachingu na Uniwersytecie Łódzkim. Miałam też w międzyczasie oczywiście licencję pośrednika, bo też skończyłam w tym kierunku studia podyplomowe, ale to od coachingu zaczęła się moja droga związana z tak zwanym szeroko pojętym rozwojem osobistym. Trwa ona co prawda do dziś i mam z tego tytułu bardzo dużo wniosków i bardzo dużo refleksji. Nie jestem też ogromną fanką ani coachingu, ani rozwoju osobistego. Z tego wszystkiego bardzo selekcjonuję to, co dobre, co jest mitem, co jest prawdą, co służy, a co nie. Dlaczego? Dlatego, że to przepuściłam przez siebie. To, że zostałam coachem i że wykorzystuję coaching jako narzędzie, tak jest do dziś. Uważam, że coaching to jest metoda, umiejętność, narzędzie zadawania otwartych pytań. Niekiedy prowadzenia procesu, jeżeli klient po drugiej stronie jest na to gotowy. Ale jak często zdarzają się klienci gotowi na coaching, taki czysty pure coaching? Moim zdaniem nieczęsto. To, że pracuję w tym zawodzie, nazywam się coachem, w międzyczasie też zrobiłam szkołę trenerów biznesu, szereg innych warsztatów, zarówno z rozwoju osobistego, jak i merytorycznych, na przykład ze struktogramu, czy też byłam na przykład na Festiwalu Mówców Polskich. Byłam też na różnych warsztatach związanych z własną transformacją duchową. To, że wykorzystuję coaching i to upatruję w tym sukces, że w momencie, w którym studiowałam coaching, byłam już przedsiębiorcą. Z tego, co mi wiadomo, jestem jedną z nielicznych osób, która uprawia ten zawód do dziś. Szybko zrobiłam akredytację, a uprzednio zrobiłam praktykę, właściwie w ciągu pół roku. I też szybko zorientowałam się, że bardzo prężnie rozwija się biznes online i nauczyłam się marketingu internetowego. Tylko i wyłącznie online pracowałam przez 3,5 roku. To pozwoliło mi przeprowadzić się z Łodzi do Wrocławia. Potem nastąpiło kolejne bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, a mianowicie diagnoza cukrzycy typu pierwszego u mojego syna. To wszystko spowodowało, że weszłam na ścieżkę, nazwijmy to szeroko pojętego zdrowia i alternatywy dla medycyny. Alternatywa dla medycyny. Z tego zrodził się taki projekt i był to projekt konferencji o zdrowiu. Te konferencje udało mi się zorganizować dwukrotnie. Trzecia edycja się nie wydarzyła, bo była zaplanowana na jesień roku 2020, roku pandemii, w którym nie mogły się odbywać tego typu wydarzenia. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam na konferencji MedAlta. Może się przedstawię dla osób, które mam okazję poznać dzisiaj pierwszy raz. Nazywam się Agnieszka Strudnińska i jestem organizatorką tego wydarzenia. Diagnoza cukrzycy typu pierwszego spowodowała, że przez chwilę pomyślałam, że może to być działka i kompetencje, które mogę dołożyć również do tych, które już zdobyłam do tego momentu, ale w porę się zatrzymałam. Mając tego typu wyzwanie, choć mój syn i ta edukacja, którą wówczas podjęłam, przyczyniła się do regresu choroby przez rok u mojego syna, spowodowała również to, że wróciłam znów na rynek nieruchomości i znów zaczęłam pracować dla dwóch deweloperów. Dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że pomimo, że znów zaczęłam zarabiać bardzo dobrze, chociaż z coachingu i z biznesu online też nie powinnam narzekać, to jednak to wszystko okupiłam bardzo dużym nakładem czasu pracy, dużym wysiłkiem. Jednym słowem, pracowałam przez 12-14 godzin dziennie. Tego wymagała ode mnie sytuacja, ponieważ cukrzyca typu pierwszego i zdrowe prowadzenie trybu życia kosztuje. Niestety bardzo szybko się okazało, że moim zdaniem dzisiaj z perspektywy mogę stwierdzić, że rynek deweloperski, szczególnie firm rodzinnych, jest rynkiem bardzo krwiożerczym i dość, powiedziałabym, wyzyskującym. Jeżeli kogoś obraża ta opinia, to trudno. Nie o wszystkich firmach mam takie zdanie, bo pierwsza firma deweloperska, w której pracowałam, mam o niej zdanie jak najlepsze.
Niestety potem się to zmieniło. Przeprowadziłam się na wieś w pierwszym lockdownie. To, że wcześniej pracowałam na rynku nieruchomości i finansów, pozwoliło mi się zorientować, że coś się dzieje. I w 2019 roku pozbyłam się swoich nieruchomości, a co za tym idzie zobowiązań, jakim był kredyt hipoteczny. Jak wiesz, dzisiaj z perspektywy czasu, bo kiedy to nagrywam, to jest 22 rok, był to bardzo dobry ruch. Kredyt miałam we frankach i do dziś jeszcze czekam na, mam nadzieję, pozytywne zakończenie reklamacji na kredyt frankowy, tak to nazwijmy. Przeprowadziłam się na wieś, wróciłam w rodzinne strony w pierwszym lockdownie, w maju 2020 roku. Przeniosłam się do siedliska należącego do mojej rodziny, które stało puste 10 lat. Mieszkam blisko moich rodziców, którzy, jak wiesz, w okresie pandemii i ciągłego straszenia znanym nam celebrytą wirusem, no przechodzili również przez swoje doświadczenia i nie ukrywam, że tato mój szczególnie bardzo mocno chorował i choruje do dziś. 2012 rok to była również diagnoza nowotworowa u niego i wszystkie konsekwencje tej sytuacji ciągną się do tego momentu. Na mojego tatę mówię, że nie jest ozdrowieńcem, a jest zmartwychwstanym, zmartwychwstańcem. O, to jest dobre określenie. Ale nie o tym. Mieszkam na wsi i zasiedliłam siedlisko należące do mojej rodziny na wsi pod Łowiczem. Stąd dzisiaj buduję markę Małgorzata Łowicka. Tworzę siebie. Jak widzisz po moim wizerunku i to, co robię i to, co nagrywam, nie jest przypadkowe, to jest dobór pewnych elementów, które o tym decydują. Cała moja rodzina, zarówno ze strony taty, z rodu ojca i ze strony mamy, to rodzina rzemieślników. Podobnie było z rodziną, która zasiedlała to siedlisko. Moja ciocia robiła łowickie pająki, haftowała, ale i moje babcie również przejawiały talenty artystyczne. Mnie też ciągnie do tego i to jest moja pasja, ale uprawiam też ekologiczny ogródek i pokazuję tą swoją wieś w swoich social mediach. W innych moich nagraniach mówię o tym i pokazuję, że nie tylko budujesz swoją markę osobistą i tworzysz siebie według określonego pomysłu, pokazujesz swoją eksperckość, ale też pokazujesz swój styl życia. I ten styl życia przyciąga do ciebie właściwe osoby. I pewnie też dlatego oglądasz to nagranie. Małgorzata Łowicka. Poprzednia moja tożsamość to Agnieszka Strugińska i pod takim imieniem i nazwiskiem możesz znaleźć materiały i różne hasła, które są dostępne w internecie i niekiedy na niektórych wideo również podpisuję się tym imieniem i nazwiskiem. Nazwisko Strugińska jest nazwiskiem po mężu i w momencie, w którym zdecydowałam się powrócić do nazwiska panińskiego, a stało się to w momencie, w którym moi synowie już właściwie stali się już dorosłymi obywatelami tego kraju, stwierdziłam, że potrzebuję zrobić większe porządki w swoim życiu. Krótko przed marcem 2020 roku przeszłam również własną transformację. Jedna z prelegentek mojej konferencji, mentorka, stała się osobą, która się do tego przyczyniła. W wyniku pracy głębokiej, pracy transformującej z nią, wróciła do mnie myśl i informacja o tym, że prawdziwe moje imię i tożsamość, z którą się identyfikuję, jest związane z imieniem Małgorzata. To imię wybrał dla mnie mój dziadek. Dziadek, który na mnie czekał. Tata mojego taty. Czekał na pierwszą wnuczkę, czekał na swoją Małgosię. Niestety zmarł tragicznie na 2 miesiące przed moimi narodzinami. I choć do 6 roku życia wszyscy do mnie mówili Małgosia, to kiedy zaczęłam edukację szkolną, a do szkoły poszłam rok wcześniej, zaczęto zwracać się do mnie pierwszym moim imieniem. Teraz po latach tato mi przypomniał, że zawsze Małgosia marzyła o tym, żeby być nauczycielką. Dlatego dziś buduję markę Małgorzata Łowicka, ekskluzywną edukację ekspercką, szkołę ekspercką. Ponieważ jak widzisz, szereg moich kompetencji, różnych kompetencji, szereg moich doświadczeń, kobiety ostatecznie dojrzałej, która przeszła swoją drogę,
chcę zebrać w markę ekspercką i tego samego uczę Ciebie. Kobietę, która przeszła bardzo podobną drogę, kobietę, która ma szereg kompetencji, w które zainwestowała i czas, i pieniądze, i krew, i pot. I kiedy Ty dowiadujesz się, jak budować swój marketing, jak na tym zarabiać, jak budować swoją markę, to pewnie dowiadujesz się, że wybierz z tego wszystkiego jedną swoją specjalizację i zacznij na niej zarabiać. Ja uczę czegoś innego. Połącz te wszystkie swoje ścieżki w jedną swoją drogę i zarabiaj na swojej eksperckości. Pamiętaj o tym, jesteś tą ekspertką, bo skoro wartość, którą zainwestowałaś, przełożysz na wartość, jeżeli ją oczywiście wdrożyłaś w swoje życie, to nie powinnaś tej wiedzy rozdawać bezpłatnie i niskopłatnie. Na eksperckości powinnaś godnie zarabiać i budować swoją markę, która zyskuje wraz z wiekiem, jako mentorka własnej szkoły, ekskluzywnej szkoły eksperckiej. Czy ona będzie nazywała się akademią, szkołą czy procesem, to nie ma znaczenia. Serdecznie Cię zachęcam, abyś poszła drogą ekspertki i założyła własną szkołę ekspercką, w której wykorzystasz swoje własne kompetencje. Zbudujesz swój autorski program, który będzie coraz bardziej zyskiwał popularność i prestiż, im dłużej będzie funkcjonował. Bo to jest biznes, w którym wraz z wiekiem zyskuje on na wartości. Oczywiście uwzględniam też dalsze kroki, jak ten biznes powinnaś skalować, jak on powinien wyglądać. O tym rozmawiam na bezpłatnej konsultacji. Zapraszam Cię na taką konsultację, 60-minutową rozmowę, bezpłatną, jak już powiedziałam. Link do tej rozmowy znajduje się w okolicach tego wideo. Jeżeli ten materiał oglądasz już po konsultacji, no to już wiesz, że jeżeli po obu stronach padła odpowiedź tak, jestem ekspertką, chcę budować swoją szkołę i ten model mi się podoba i ja też powiedziałam tak, chcę z Tobą pracować, to wiesz, jakie kroki w dalszej kolejności powinnaś wykonać. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za uwagę, mam nadzieję, że nie naruszyłam zbyt dużo cierpliwości i to, co miałam do powiedzenia, moja historia była dla Ciebie interesująca i inspirująca. Mam nadzieję, że pozostajemy w kontakcie. Do usłyszenia po drugiej stronie słuchawki bądź do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam.